Psalmista wychwala miłosierdzie, wychwala łaskę Pana, wychwala Jego wierność. I gdy czytamy ten psalm i słyszymy słowa: Ty jesteś moim Ojcem, moim Bogiem, opoką mojego zbawienia, to możemy w tym usłyszeć słowa Jezusa, który wielokrotnie i właściwie wszystkim, co robił, mówił o Ojcu, który jest opoką naszego zbawienia. Ale gdy słyszymy słowo zbawienie, Jeszua, w tym słowie odnajdujemy też Jezusa, który jest właśnie Bogiem, jako opoką dla nas. Gdy zwracamy się do Ojca, to zwracamy się zawsze przez Jezusa, który jest naszym zbawieniem, który jest drogą prowadzącą do Ojca. A więc w tym psalmie łączymy naszą modlitwę z modlitwą Jezusa, który zwraca się do Boga, który jest opoką i Ojcem.